Dzień dobry, dzisiaj Państwu przedstawiamy Skodę Superb z 2014 roku. Jak widzimy, jest to auto z 6-cylindrowym silnikiem o pojemności 3,6 litra i mocy 260 koni. Jest to silnik technologii FSI, czyli wtrysku bezpośredniego. Została tutaj zamontowana instalacja BRC SQ SDI 2.0. Pokażmy jej poszczególne elementy. I tak, reduktor od instalacji gazowej znajduje się w nadkolu, na samym dole, więc go nie będzie widać. Jest to reduktor Genius Max. Tu na górze widnieją filtr fazy lotnej, filtr fazy ciekłej. Tutaj mamy listwę wtryskiwaczy. A tam w potrzebie widzimy podłączenie technicznie do naszego komputera, a komputer jest tam w głębi. I tak, spalanie benzyny w takim aucie jest około 15 litrów. Po montażu LPG mamy spalanie na poziomie około 18 litrów, czyli oszczędzamy na każdym 1000 km blisko 390 zł. Dla porównania koszt przejechania na benzynie 1000 km jest to 750 zł, na LPG już będzie to tylko 360. Przejdźmy teraz do wnętrza. Przełącznik instalacji gazowej został umiejscowiony po pilniczce, jest on bardzo dobrze widoczny z miejsca kierowcy. Wlew od instalacji mamy pod klapką zrobiony, tutaj jak widzimy mamy pełnowymiarowy wlew, więc nie ma potrzeby do kręcenia jakichkolwiek końcówek. Zbiornik w aucie mamy w miejsce koła zapasowego. Tutaj został zamontowany zbiornik 55-litrowy, co daje nam około 45 litrów gazu i zasięg blisko 240 km. I tak, podsumowując, cena zestawu czy instalacji BRC, SDI w tym konkretnym aucie jest to koszt 6000 zł i zwrot następuje po około 15 400 km. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy.